Hej, siemano, tutaj Salman. Witam was w kolejnym odcinku Hitmana. Jeżeli obserwujecie mojego Facebooka, a mam nadzieję, że to robicie, bo tam ogólnie wrzucam informacje, co się dzieje, dlaczego nie ma filmów, co będzie następne i te sprawy, to mówię, że no Sims, ale słuchajcie, Simsy były dość niedawno, a Hitmana nie było chyba przez miesiąc, więc no, czas na Hitmana. A myślę, że ja purystę se włączę. Purystę, tak, to jest dobry pomysł. Może jeszcze powinno być tak obok okienko samobójca. Nie, ja gram na normalnym, jak już. Albo dobra, będę siedział cicho na razie. Cutscenka. Ale dużo mówię na tej cutscence. I teraz zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Kurde. A, myślę, że niedługo gra dojdzie do końca. Bo niedługo, słuchajcie, Far Cry 4 już zamówiłem pre-order. Gra wychodzi we wtorek. Nie ten, a następny wtorek, 18. Więc będzie seria. No, Far Cry'a trójki nie nagrałem. Była tam zabawa taka. Czekaj. Taka zabawa tą grą, ale... Czwórki już będzie seria, nie martwcie się. Wszyscy mamy jakieś granice, nawet ty, 47. Mniejszy Franku. Południowa Dakota! Co będziemy robić w południowej Dakocie? Góra Rushmore. Ty mi nie wiem. Tak, tak, jesteś taka piękna. No to? Siódmy ptasiek. Obyś miał ważny powód, żeby mnie tu ściągać. Jaki koks. Hey, chcę zaproponować swoje usługi. Wiesz, to twoje porwanie, zdaje mi się, że masz blade pojęcie, jeśli w ogóle z kim zadziera. Ptasiek, nie wiedziałem, że ci zależy. Pozwól, że rzucę okiem. Czy to twarz kogoś godnego zaufania? Do mnie żyje. Załatwił to pan Whistle. A to oznacza, że potrzebujesz nowej wtyki. A kto jest lepszy w takich rzeczach ode mnie? Dobrze mówię? Nie, ptasiek, źle mówisz. Bo widzisz, mam dziewczynę. A to oznacza, że cię nie potrzebuję, nieprawdaż? Czekaj. Spokojnie, wyluzuj. Posłuchaj mnie. Nic nie rozumiesz. Chcesz tego, kto daje najwięcej? Więc pozwól mi przygotować zrzut. To moja praca, stary. Oj, ptasiek. Myślisz, że nie potrafię wyśledzić, do kogo dzwonisz? Jakie bydle. Jaki piękny dzień. Ptasiek, kim jest... jak ona się nazywa? Jade. Kim jest Jade? Pierdol się. Zła odpowiedź. Boże, kocham ten kraj. Można zostać kim się chce, jeśli oczywiście ma się dość jaj i rozumu, by to zrobić. Dobrze. To suka z agencji, niski poziom. Agencji? Twierdzisz, że Victoria ma coś wspólnego z agencją? Tak! Puścić go. To są bardzo niebezpieczni ludzie, stary. Jeśli z nimi zadrzesz, znajdą cię. Ale jeśli pozwolisz mi być w środku, nie rozumiesz? Jeśli była dla nich na tyle ważna, by wysyłać po nią pierdolonego hitmana, nie rozumiesz, że musi być warta miliony, miliony! Haha, dobra, spróbuję. Tym razem masz szczęście, ptasiek. Bardzo się przydałeś. Ale jeśli zobaczę jeszcze kiedyś twój szczurzy ryj, pochowam cię tu, obok ojców założycieli. Obiecuję ci. I wiesz, że dotrzymam obietnicy. Jasne. Myślisz, że usuniesz mnie z akcji? Cóż, stanie się coś innego, chłopie. Mam dla ciebie surpresa. Właśnie tak. Mam niespodziankę dla wszystkich. I fajnie. Jeżeli wiecie lub nie, YouTube wprowadził wspomaganie dla 60 FPS-ów na filmach. Niestety nie zobaczycie tego u mnie, dlatego że mój internet by to przesyłał 8 lat, a ja bym to montował zamiast 2 godzin, bym montował to 4.
więc no niestety zostanę przy 30 FPS-ach i 720p. Może w przyszłym roku. Nad tym pomyślę, bo to jest fajna opcja, bo faktycznie widać tą różnicę, jeżeli się przypatrzycie, jeżeli macie dobre oko. Obraz jest płynniejszy, więc myślę, że fajna sprawa. Czy on przypadkiem tego kodu kreskowego sobie wcześniej nie zdarł? Wiecie, dawno w to grałem, nie grałem, ale no, raczej to pamiętam. Witamy w Hope. No dobra, co my mamy do roboty w Hope? Dotrzyj do Bormana. No i teraz ma zasłonięte to. Gdzie jest barman? Tam. Ej, chłopaku! Siema, jak mi ci? Mogę ci coś pomóc? Dzięki, u mnie to porządku. A u ciebie? Czyli muszę znaleźć jakieś inne przejście. Okej. No na pewno, tylko tutaj stoi ziomek, więc... Co jest, kurwa? Nic. Czego szukasz, przybłędo? O, wywołałem bójkę. Skurwysyn! Cipa, a nie Harlejowiec! Kogo nazywasz cipą? Boże, bez lipy. Ja się tam nie będę plątał w to. Jest tu ktoś? Nie. Ja, nikogo tu nie ma, wszyscy się biją. Ale tu mam za to jakieś zabawki. O, proszę. Strzelbę policyjną. Wy się bijcie, ja sobie przejdę. Tutaj mamy miejsce do ukrycia się. Wow, gomek! Jawale. Tak, zły guzik. Jajego, co tu się dzieje? Zły guzik. Znowu zły guzik. Okej. No, wszystko co zadaje ból. Co za gość? Jawa, co za miejsce, nie? Człowiek nie może sobie spokojnie przejść przez jakiś tam klub. No dobra, chodź jeszcze ty. A tutaj kto jest? Dobra, wrzućcie na luz, wiecie jak to się robi. Daj spokój, daj spokój! Widzieliście co się stało? Jestem przypadkową ofiarą! Nie zaatakował!
Gówno prawda. O. W dupie mam szczegóły. Może udawało ci co to? Nieważne co to jest. Porozmawiaj z barmanem. Koleś, ja tu tylko pracuję, kumasz. Proszę, nie krzywdź mnie. Fryzjer! Codziennie, w samo południe! Bardzo ładnie. Hej, ziomek, jak tam życie na wsi? Miejscowi cię lubią? Czemu nie wpadniesz do sklepu z bronią McGarmonda? Mam dla ciebie mały prezent powitalny. Ja też. Kulkę w łeb. To cała misja była? Bez lipy. Cała misja to było tylko przejście przez bar. Aha. Okej. Jaki statek piękny. Co taki? Myślę, że musi pan to zobaczyć. Naprawdę musi pan to zobaczyć. Co? To prezent. Od starego znajomego. Nie ma go w siatce już od ładnych kilku lat. Kryptonim Ptasiek? Daliśmy gościowi pseudo Ptasiek. Nic dziwnego, że wyleciał w siatkę. Co to jest? Chyba mnie nie lubią. No, bo to jest ta agencja cała. Nie, świetne. Twarz ze znakiem zapytania w garniturze. Widziałeś go? Dar ptaśka. Szybko poszedł pierwsza misja. No. Przejście przez bar. Pół HP straciłem. Sorry. Hello? To jest ten dar, bo bardzo mi się podoba. Nie są na sprzedaż, synku. Są moje. Warunkiem, że masz paragon. Mogę je sobie po prostu wziąć. Nie wyglądasz mi na złodzieja. To nie będzie kradzież. Jak on ma dziurę w gardle. Słuchaj. Sprzedam ci, jeśli strzelasz lepiej od dziewczyny. Myślisz, że dasz jej radę? Oczywiście. To zależy od dziewczyny. Pani Oakley chowa się przy mojej mili. Pokaż, co potrafisz. Kowboju, słyszałam, że chcesz postrzelać. Idź, wybierz sobie gnata, jakiego chcesz z tamtego sklepu. Okej. Jak już wybierzesz odpowiednią spluwę, wróć tu. Strzelamy sobie. I nie martw się o amunicję. Dopóki będziemy rywalizować, możesz wywalić, ile chcesz. Cudowne słowa. Ej.
Ja tu wypatrzyłem takie cacuszko. Amunicji do strzelby. Powinna być z tyłu, razem ze mną. Postrzyłem to. Tak jest, to możemy postrzelać. Aha, strzelanie z tych kanonów tutaj działa. Boże, heady są chyba najwięcej warte, nie? Aha, nie miałem instynktu. Mogę wziąć coś celniejszego niż karabin sztormowy. Mamy prawdziwego rekina, panowie! Pyk! Zdaje się, że mamy prawdziwego rekina, panowie! No nieźle. Jakby co, że się nie odzywam, to wiesz, sorry, ale staram się strzelać w miarę celnie. A że Salman musiał oczywiście wybrać karabin szturmowy. To wiecie. Nie jest najłatwiej. Chociaż biorąc pod uwagę to, że w BF-ie karabin szturmowy to jest moja ulubiona broń, to nie jest aż tak ciężko. Masz potencjał. Może spróbujesz jeszcze raz, tylko z inną bronią? Okej. Coś bardziej celnego. Taką broń powinno się pokazywać na ołtarzu. Śliczna. Hej, zadał ciebie. Widzisz, jak no, światło? Takiej giwery zabiłem pierwszego królika. No, mniej więcej tak wyglądała. Hej, wiesz, że stary Leny wrócił? Seks. Seks trzymany w rękach. To znaczy, w czyjejś ręce. Co? Potrzebujesz tego? Co za gość? To raczej nie będzie celne. Ja tu na razie nic nie potrzebuję. Tak, gazurką to zrobię. To jakbym mógł wziąć, to by było pięknie. Jak leci? Jakieś, wiecie, takie celne bronie. Chociaż pistolet no też musi mi wystarczyć. Dobra, pistolet starczy. Gazrurką będę, tak, to jest najlepszy pomysł. A nie mogę po prostu dziewczynę zastrzelić? Pistolet będzie na pewno łatwiej przeładować. O, pewnie. Jeszcze wrażliwość to mi tak ułatwia zadanie. Tak, trzymaj!
Pięknie. No dalej, dalej. Jakim cudem ona zrobiła 400 punktów? Masz potencjał. Może spróbujesz jeszcze raz, tylko z inną bronią. To jasne. To już mam na dzisiaj zabawę, nie? Będę cały dzień przechodził to zadanie. Ja potrzebuję instynkt zdobyć, a jak to zdobyć, to już mi nie powiedzieli. Patrz, wiesz co? A może to? Givera sprawia, że chcesz zabić kogoś, kto ma. Albo znowu to. Nie, no spróbujmy jeszcze raz z tym. Jaka moc! Bez lipy, ta broń jest dużo lepsza. Teraz dam radę, nie? Jak teraz tego nie zrobię, to... Za headshot to jest 20 punktów. Ja jego, a ja celowałem cały czas w brzuch. Teraz pociśnij, nie? Pyk, pyk, pyk. Chyba znalazła równego sobie. Mam jeszcze szansę to wygrać, nie? Dobra, nie mam. Zdaje się, że mamy prawdziwego rekina, panowie! Chociaż... Mamy tu prawdziwego rewolwerowca! Dawaj, traf, 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 please! Prawie! Kurde, prawie! Ja pierdziele, tak blisko, nie? Teraz tylko z inną bronią? Ta broń jest idealna do tego. Teraz już wiem, że trzeba heady sadzić, dobra. Ostatnia próba, jak nie, robimy to po mojemu. Widać, że umie obchodzić się bronią! Pyk. Co ja zrobiłem? Tak, to ja mogę, nie? Jak wiem, że heady sadzić. Jest! Zaznaczymy się tego. Nie, strzelanie z tyłu na tej grze to jest coś pięknego.
Zdaje się, że mamy prawdziwe kłopoty, panowie. Okej, okay, teraz już wygram. Patrzcie. Pyk, 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 wygrałem. Jeszcze raz. Pyk, 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 pyk. Jest! Kurde! Ta, za trzecim razem. Silver Ball z tłumikami, o wiem. I co, i teraz wyjście i koniec. Aha. Okej, okay, tak więc ja myślę, że to by było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Moja próba strzelecka z logiką, że więcej punktów będzie za strzał w brzuch. Serdecznie wam dziękuję za oglądanie, jeżeli wam się podobał, strzelcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. I zapraszam was na kolejne odcinki z serii Hitman Absolution. Mam nadzieję, że gra powoli dochodzi do końca, bo chciałbym skończyć Hitmana przed premierą Far Cry'a. Tak więc, do zobaczyska.